Święta Bożego Narodzenia, ale oczywiście jak tam coś małego zostawi, to zawsze to jest bardzo miło. No to teraz mamy w planie zagranie coś, co ma bardzo charakterystyczny tytuł i co właściwie powinno zostać przez ciebie nieco rozwinięte, bo twoja najnowsza piosenka nazywa się Ulubiona Rzecz. Mhm. Jaka jest ta twoja ulubiona rzecz na dzień 7 grudnia 2013 roku? Ulubiona rzecz. No, aczkolwiek piosenka odnosi się raczej do toksycznych związków i majątkowego traktowania ludzi, to moja ulubiona rzecz to jest na pewno telefon. No, nie chcę się do tego przyznawać, ale po prostu non-stop z nim jestem, nawet w kibelku zabieram zawsze telefon, bo się boję, że na przykład się tam zamknę czy coś. I zadzwonisz po pomoc wtedy. Tak, więc na pewno mam wszędzie z sobą telefon. No i to jest chyba moja ulubiona rzecz. Tak wygląda świat i tak wygląda XXI wiek i tak wygląda, a właściwie brzmi piosenka Ewy dziś w RMF FM, bo to dziś właśnie Ewa Farna jest gościem programu Szkoła Gwiazd. No to posłuchajmy teraz Ulubiona Rzecz w RMF FM. U nas w studio Ewa Farna, raz jeszcze cię witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy przed sobą 5 pytań, właściwie to ja je widzę, ty ich nie widzisz, no i będziesz musiała się sprawdzić w tej właśnie roli osoby, która na takie pytania poprawnie odpowie, ale jestem przekonany, że sobie poradzisz. Czy możemy zaczynać? No, możemy spróbować. Dobrze, zaczynamy w takim razie od tematu bardzo mikołajowego. Otóż podobno prawdziwy święty Mikołaj przyjeżdża do nas z Finlandii. To jest pierwsze pytanie. W jakim mieście mieszka święty Mikołaj? I mamy 3 odpowiedzi na to pytanie. A, czyli będą 3, ja wybieram tą poprawną. Oczywiście, oczywiście, no tak. Nie, spokojnie. Droga Ewo, pierwsza odpowiedź. A, Kusamo, B, Turku i C, Rovaniemi. Z którym z tych 3 miast prawdopodobnie mieszka święty Mikołaj, który przyjeżdża do nas z Finlandii? No, ponieważ jakoś tam nie znam się specjalnie w Finlandii, ale jedyna nazwa, którą słyszałam kiedyś tam w życiu i obiła mi się o uszy, to na pewno ta ostatnia. Czyli C. Czyli ja myślę, że C. Rovaniemi. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, tak? Nie, poważnie? No oczywiście. Super. O to właśnie chodziło. Widzisz, jak prosto się odpowiada na pytania w Szkole Gwiazd. Na tym polega ta zabawa. No więc już 1 punkt jest. Jak tak dalej entuzjastycznie będziesz podchodzić do tych pytań, to 5 punktów nie będzie żadnym problemem dla ciebie. Ale czy tak się stanie, drodzy słuchacze i droga Ewo, no to musimy jeszcze chwilę się tutaj wspólnie w tą Szkołę Gwiazd pobawić. Zapraszam zatem do pozostania przy odbiornikach przynajmniej do godziny 19. Kochani, słuchacie radę RMF FM, a w nim Ewa Farna w Szkole Gwiazd. Właśnie dostałam 1 punkt. Tak, potwierdzam. Komisja licząca punkty potwierdza. Szanowni Państwo, w Szkole Gwiazd Ewa Farna już rozpoczęła zabawę, odpowiadanie na pytania i teraz przed nami kolejne. Droga Ewo, tym razem będzie to pytanie dźwiękowe. Dźwięk jest krótki, ale za to treściwy i bardzo żartobliwy. W jakim filmie można spotkać tych bohaterów? Posłuchajmy. Hej! Świat naprawdę ma tęczowe barwy! Poważnie? Bardzo króciutki dźwięk. I mamy teraz 3 możliwe odpowiedzi. W którym z filmów można spotkać tych bohaterów, których słyszeliśmy przed chwileczką? Chyba, że chcesz powtórzenia tego dźwięku. Ja zazwyczaj filmów oglądam w brzmieniu oryginalnym, to o ile to nie był polski film. Nie, to nie był polski film. No to droga Ewo, posłuchaj najpierw, jakie są 3 możliwości. A, to jest Gdzie jest Nemo? B, to jest Shrek? I C, to jest Epoka lodowcowa. W którym z tych 3 filmów można spotkać bohaterów, których przed chwileczką słyszeliśmy na naszej antenie? Shreka akurat widziałam z dubbingiem, więc myślę, że Shrek nie. Dobrze, to odwrócasz. Ja myślę, że nie wiem, no to... Myślę, że Epoka. C znowu. Epoka lodowcowa? No tak. Posłuchajmy raz jeszcze. Hej, świat naprawdę ma tęczowe barwy. Poważnie? No to był ten słynny Sid z epoki lodowcowej. Oczywiście, bardzo dobrze. Tak wyglądał dobrze. Nasz perkusista jak Sid, to my go tak nazywaliśmy. No dobra, to popatrzcie. To się cieszę. Widzisz, jak to fajnie idzie? W sobotnie popołudnie wszystko się udaje, nie trzeba się niczym przejmować, a pytania odpowiadają się właściwie same. To jest Ewa Farna dziś w Szkole Gwiazd. 2 punkty już lśnią na jej koncie, a jak będzie dalej? No cieszę się, że odpowiada tak dobrze. A zatem, drodzy słuchacze, w sobotnie popołudnie nie szukajcie innego pomysłu na spędzanie miło z nami czasu, bo tu jest zdecydowanie najlepiej, czyli z RMF FM. Ewa Farna, droga Ewo, mamy teraz pytanie, które nie będzie stanowić dla ciebie żadnego problemu, więc po prostu je szybciutko zadam, a ty na pewno błyskawicznie udzielisz poprawnej odpowiedzi. Otóż, wzdłuż której z podanych rzek biegnie granica polsko-czeska? I mamy 3 rzeki.
No moment, moment. Spaliłaś mi całe pytanie, Ewa. Ale dobrze, może tak być. Bardzo proszę. To jest szkoła gwiazd. Gwiazdy mogą sobie na dużo pozwolić. Otóż są trzy odpowiedzi. A. Poprad, B. Olza i C. Bzura. No to już wiemy, że to Olza. To Olza na pewno, a tak. A co byś zrobiła, gdyby to nie była Olza? Ha? Co by było wtedy, jakby to nie była Olza? Nie, to akurat jestem pewna, że tak, bo pochodzę z tego terenu, ale... No więc dlatego to pytanie, jak pewnie się domyślasz, nie było przypadkowe dzisiaj, żeby tak zaznaczyć tą piękną przyjaźń pomiędzy dwoma państwami, pomiędzy dwoma granicami. Polsko-czeska granica biegnie wzdłuż rzeki Olzy, to była odpowiedź B. Nawet nieco wcześniej trzeba było, odpowiedziała Ewa Farna. Jak widzicie, jest znakomicie przygotowana, pełna energii, entuzjazmu. Mam nadzieję, że ten entuzjazm także wam się udziela, bo tego nam również potrzeba w sobotni wieczór w RMF Wempty, w czasie tych świątecznych przygotowań, być może jakichś poszukiwań jeszcze mikołajowych prezentów, a u nas najfajniejsze prezenty to oczywiście nasze piosenki i za chwilę kolejna porcja muzycznych propozycji od nas w RMF FM. Mam już trzy punkty w szkole gwiazd, ale mi za tą ławką fajnie idzie, ponieważ normalnie w szkole nie aż tak dobrze by mi poszło na pewno. No widzisz, to jest, proszę państwa, najlepszy dowód na to, że pewne warunki, pewne okoliczności sprzyjają robieniu fajnych rzeczy i odpowiadaniu przede wszystkim dobrze na pytania, a myślę, że tak właśnie jest w naszym dzisiejszym radiowym studiu. Ewa Farna i oto przed nami kolejne pytanie. Droga Ewo, znów zahaczę cię pewnym dźwiękiem, mianowicie to będzie pytanie takie. W którym roku słuchacze na całym świecie po raz pierwszy usłyszeli ten przebój? Ojej. Posłuchajmy chwilkę. Właśnie na to liczyłem, że coś tam sobie gdzieś w tle zanucisz. No bo wszyscy znamy ten numer, krąży w obiegu właściwie już od wielu, wielu lat. No ale właśnie, w którym roku słuchacze po raz pierwszy usłyszeli ten przebój? I mamy trzy odpowiedzi. Tylko słuchaj teraz bardzo uważnie. A. To było w 1985 roku. B. To było w 1984 roku. I odpowiedź C. To było w 1998 roku. Ostatni był 98? Tak, 98. No nie, to bez sensu. Ale... Mam skreślić tą odpowiedź, tak? Od tak, razu? Tak, tak. Dobra, skreśliłem. Nie? Zostało 85 albo 84. Co to w ogóle za różnica? Ja nie wiem, 85, nie mam pojęcia, nie byłem i tak na świecie, więc ja mówię 85, czyli A. Odpowiedź mówisz A, no to droga Ewo, muszę cię poinformować, że to było jeszcze rok wcześniej, w 1984. To prawdziwa prehistoria dla niektórych, ale to jednocześnie pokazuje, jak wspaniale ten utwór wkomponował się w ten świąteczny czas i pewnie jeszcze jak będzie 2084, to też go będziemy słuchać. Pewnie nie wszyscy, ale niektórzy na pewno. To jest Szkoła Gwiazd w programie Dobrze Zagrane i u nas dzisiaj same przyjemności i same radości, jak to zwykle bywa w sobotni wieczór w RMF FM. FFM, przed wami Ewa Farna i odpowiadamy na pytania. Jestem ciekawa naszego piątego pytania. Czy ja będę miała cztery punkciki, czy nie? No, bardzo proszę, z przyjemnością je zadam. Droga Ewo, przed nami pytanie, które brzmi tak. Spod jakiego znaku są osoby urodzone dziś, czyli 7 grudnia? I mamy trzy możliwości. Chodzi oczywiście o znaki zodiaku, żeby nie było wątpliwości. Mamy A. Strzelec, B. Skorpion i C. Koziorożec. Jak ty się w ogóle w tych znakach, no bo tak jeden znak to ty dobrze znasz, ale czy akurat znaki zodiaku również w miarę kojarzysz, no to spróbuj sobie to wyobrazić. Może znasz kogoś, kto się urodził w grudniu, dla ułatwienia ci powiem, że to jest ten okres taki od końca listopada do 20 któregoś grudnia. Tak, to zawsze tych 20 się kończy. No właśnie, no więc sobie spróbuj wyobrazić jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę, znajomego, kogoś z rodziny, kto gdzieś w tym obszarze obchodzi swoje święto, no i może trafisz wtedy jaki znak. Przypomnę, A. Strzelec, B. Skorpion, C. Koziorożec. Koziorożec to jest moja mama, to nie. Dobrze, to ja to skreślam. Ale to jest jakoś potem, zaraz. Znaczy... W styczniu. No, 7 grudnia to jest... dzisiaj, czyli Koziorożec tak, jest... Tak, Koziorożec jest w styczniu, myślę, tak jest, czyli to jest Koziorożec jest kolejnym... Czyli przedtem, tak? Tak. To jest coś, co jest przed. Ten znak zodiaku, który jest wcześniej. No ja myślę, że strzelec. No i strzelam. Powiem, no i bardzo dobrze, to jest właśnie strzelec. Pozdrawiamy tych, którzy w tym pięknym, świątecznym okresie też świętują swoje urodziny. No i tak oto, drodzy państwo, szanowni słuchacze programu Dobrze Zagrane w Szkole Gwiazd, się Ewa Farna pokazała, na co ją stać i pokazała, że potrafi świetnie odpowiadać bez żadnych cztery problemów. Cztery punkciki z pięciu, yes! Tak.
Tak, to właśnie miało tak wyglądać, więc już za moment się spotkamy znów przy tym mikrofonie, no i będziemy grać Ewy numer w RMF FM. A zatem, drodzy słuchacze, to co najciekawsze ciągle jeszcze przed nami, koniecznie musicie tego posłuchać. W pierwszej ławie jako prymuska siedzi Ewa Farna, która doskonale poradziła sobie z zawiłościami naszych pytań. Nie było problemów, no może poza jednym minimalnym, ale nie będziemy do tego wracać. I tak oto z radością informuję, że ten minimalny próg pytań i odpowiedzi prawidłowych został przekroczony. Droga Ewo, w takim razie teraz nadszedł czas, żebyś właśnie dziś, tego 7 grudnia, w tym czasie świąteczno-mikołajowym, mogła przekazać ciepłe słowa do tych, którzy na pewno na te słowa od ciebie dzisiaj czekają. Bardzo proszę. Dobrze, więc mili słuchacze radia RMF FM, radio, muzyka, fakty. Słuchajcie, kiedyś nie mogłam nawet wymówić nazwy tego radia, dzisiaj cieszę się, że mogę w nim siedzieć i mówić z wami, mówić do was. Życzę wam wszystkiego najlepszego, kochani, zdrowia, miłości i szczęścia. Reszta idzie za tym. Bez zdrowia nic nie zrobimy, więc tego wam życzę najbardziej, a miłość to jest wielki dar naszego życia, więc po prostu tym się cieszcie przez całe święta i nie tylko, też nadchodzi nowy rok. Ja osobiście nie świętuję Sylwestrów, jakoś za nimi nie przepadam, ale jest to moment, kiedy witamy nowy rok i cieszymy się wszyscy, że on nastąpi, więc życzę wam w nim dużo szczęścia, radochy i mam nadzieję spotkania na koncertach. Bawcie się dobrze, wypocznijcie, no i co? I bawcie się i słuchajcie muzyki, bo muzyka to też zarąbista rzecz. Zaraźliwy entuzjazm płynie z anteny RMF FM, a takim właśnie dysponuje Ewa Farna. Ewa, gratuluję ci bardzo serdecznie. Oczywiście dziękuję w imieniu słuchaczy i wszystkich, którzy jej słyszeli, za te ciepłe i bardzo ważne życzenia. No i teraz od nas oczywiście dla ciebie również wszystkiego dobrego na ten świąteczno-noworoczny czas. No a na koniec naszego spotkania pozwolisz, że damy wszystkim znak, że jest dobrze i że właśnie o to chodziło. Czyli, że będzie teraz twój przebojowy numer zatytułowany właśnie Znak. Możemy zagrać? Bardzo. No to proszę, to dam ci jeszcze tą szansę, bo wiem, że to bardzo lubisz i co ważne, bardzo dobrze ci to wychodzi. Zapowiedz sobie ten numer w RMF FM. A co? Więc tylko dla was to mój znak. Żyjmy tak. Przed wami Ewa Farna w piosence Znak. Bardzo dziękuję. Dziś Ewa Farna była gościem Szkoły Gwiazd w RMF FM. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, panie nauczycielu.